Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, ranking 2374. Bardzo wysoki. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 400. Lecimy. Szukamy przeciwnika na 10 minut z przedziału 2349, 2774. No, w tym przedziale oczywiście znaleźć kogoś od razu nie jest tak łatwo. Szczególnie właśnie na 10 minut, ale spróbujemy tę serię dokończyć. Moim celem jest dojście do rankingu 2400, aczkolwiek muszę sobie też w głowie ustalić, że to musi być ranking na przykład 2450, więc po przekroczeniu 2400 będzie już ok, bo zawsze jak sobie tam jakiś sufit ustalimy, to zawsze jest ciężko to przebić, więc sufit niech będzie 2450. Mamy D4. D5, C4, C6, ok, czyli obrona słowiańska na ten moment. Zobaczymy jeszcze, jaki wariant powstanie. Skoczek C3. Może być wybicie, nie musi być. Ok, jest posunięcie G6. No dobrze, szybkie wyprowadzenie figur nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Posunięcie E3, wszystko jest normalnie. Przeciwnik zrobi roszadę i zagram sobie H3. Ten ruch mi się podoba, dlatego żeby fajnie gońcem się schować po ruchu skoczek H5. Aczkolwiek nie wiem, czy ten ruch jest niezbędny, w sensie, czy nie jest zbędny. Zagram hetman B3, licząc na to, że będzie hetman B6. Wtedy tutaj zagramy sobie C5. Wybitka, wybitka, dokładnie. I otworzy się linia dla wieży. Będzie szybkie A6 pewnie, to zagramy B4 i taki ruch. Plan czarnych jest taki, aby dojść do ruchu E5. Będzie to możliwe po takim na przykład zagraniu. No właśnie, będzie to możliwe po takim zagraniu. I co dalej? Trzeba będzie pewnie zejść królem, znając życie, albo, no właśnie. Bo jeszcze. W sumie nie wiem, co powiedzieć, powiem szczerze. Przeciwnik na pewno rozpatruje ten ruch. Można by było wtedy pomyśleć o biciu. Wieża nie może, bo tu pionek. W ogóle teraz grozi bicie tutaj skoczka. Co ciekawe, wieża bije i zbijam pionka, więc przeciwnik prawdopodobnie musi zagrać tak. Więc wtedy B4 i lecimy B5. Ale taki ruch jest ciekawy w sumie. Bo on ma dwie funkcje. Broni skoczka, więc po wybiciu skoczek odbije. Wprawdzie będzie tutaj strata tempa, ale ja również stracę tempo, teoretycznie na to patrząc, że goniec jest na F4, po prostu muszę zbić. Czyli wyprowadziłem gońca i zbijam skoczka, który się jeszcze nie ruszył. Ten ruch mi się bardzo podoba, bo jeszcze jest konkretnie zagranie E5, które walczy o centrum i stara się mi rozbić strukturę pionków. To jest ciekawy ruch. Przeciwnik. Według mnie ten ruch powinien zagrać. Co innego, jak zagra skoczkiem tutaj, bo nie będzie groziło jeszcze wtedy E5. Wtedy zdążę na przykład zagrać gońcem na E2, skoczek, goniec. No E5 tak, no E5 zawsze zdążę tu zagrać, ale zawsze mogę odbić skoczkiem. Zagrać B4 też będzie trzeba. No, gość ma zagwozdkę, jaką kolejność ruchów tutaj na pewno wykonać, więc zobaczymy, co wybierze. Sokrates 1979. Goniec F5. Okej, to jest ciekawy ruch, dlatego że nie mogę zbić tu, bo wieża zbija. Dobra. B4 mi się to posunięcie przyda zawsze, żeby zagrać tak. No właśnie, bo teraz jak będzie A6, to już nie będę miał takiego ruchu, więc muszę zagrać od razu B5. Muszę zagrać od razu B5. Okej. Taki ruch teraz grozi, nieprzyjemny. I teraz pytanie, czy wybić tu? Koniec wybije, zagrać tak, tu. Właśnie ruch E5 jest bardzo nieprzyjemny. Zbijemy na razie tutaj, ok. I zastanawiam się, czy nie zagrać w ogóle tak, bo wtedy będę miał opcję na roszadę. I niebezpieczny ruch koniec B7, tylko że dostanę takie posunięcie na pewno. Może w ogóle tak zagrać? Ale on zbije, ja zbiję. O, właśnie, pionek będzie tu bronił. I to będzie ten plus. I on zagra tu, ja zagram tu. On tu, ja sobie odejdę. Bicie, bicie. I sobie gramy szachy, nie? G4.
Wymuszamy bicie na c3, a pionek na c3 będzie bronił d4. E5 zagra w pewnym momencie i w ogóle może teraz zagra. Nie no, teraz to odejdę chyba. Chociaż ciężko stwierdzić, nie wiem czy e5 nie jest dobre. Mega intuicyjnie to wygląda, ale g4 od razu jest konkret jakiś, on musi zagrać jakiś konkret. No taki ruch to zawsze mogę spróbować zbić tu, on mnie zbije tu. I te d4 będzie się trzymać. Bicie, bicie, tu zawsze bicie. Mogę podważyć tego skoczka w sumie później. A tu są jeszcze inne kwiatki. Bicie, bicie. Goniec, goniec i skoczek. Ale nie, dobrze mówię. Jak zbijam, to on mi zbija wtedy na c3 i tu jest atak, więc po biciu tutaj i goniec tu, goniec g2 będę musiał zagrać. Już wtedy to nie przechodzi, bo wybije i po tym ruchu zagram królem i wieża będzie broniła wieży. Goniec na e6, czyli poszło inaczej. Ale teraz ja nie muszę wcale zbijać skoczka, chociaż jest to kuszące. Nie powiem, że nie. Tyle, że ja chyba tu mam teraz dobrą pozycję grając gońcem na A6. Taki ruch grozi. Bardzo nieprzyjemny. I czy on tutaj chce zbić? A to proszę bardzo. No to on mi oddał dwie figury za wieżę. Zgadzam się na to. Czyli to, co patrzyłem wcześniej, ale w lepszej wersji, bo ja tutaj sobie odbiję tego gońca. Okej, okay. Dwie figury zabierze. On ma wprawdzie teraz pionków. Ja mam 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. On ma dwa pionki więcej. Aha, w ten sposób. No dobra, tu się broni. Okej, okay. Nie mogę wymienić gońców. Aczkolwiek nie muszę zbijać gońca. Mogę tak spróbować i tutaj strzasnąć. Tak zrobimy. Czyli aktywność przede wszystkim. Będę chciał zbić tu. Jak goniec zbije, wieża zbije, tutaj wieża będzie dobrze z A6 pilnować. To wygląda dobrze. Słuchajcie, to wygląda dobrze. Nie mogłem też skoczkiem zagrać tutaj, bo jest taki ruch. Skoczek E5 lepsza. 20 ruch i według mnie jest pozamiatane. Technicznie jest pozamiatane oczywiście. To jeszcze nie jest tak super łatwo wygrać. No tak. Ten ruch powoduje, że będzie takie zagranie. No ale zbić muszę. Jednego pionka odzyskuję. Pionek idzie tu. Ja gońcem teraz muszę zagrać. Albo tu, ale dostanę taki ruch nieprzyjemny. Aha, to wtedy tu i tu się przerzucę. No muszę goniec G3. Taki w ogóle ruch fajny grozi. Ale nie, bo tutaj może mi pozbijać troszeczkę. No tak, wyłączył mi gońca z gry na ten moment, ale mimo wszystko, jak on zbije tak, to ja zbijam tu i bronię, cały czas bronię. Zdążę chyba uruchomić swojego gońca, grając na przykład F4, bicie, bicie. Przecież tutaj trzeba uważać. Może taki ruch w pewnym momencie, jeżeli będzie wybicie gońca i wieżą wybije, to G5 będzie fajne, bo będzie osłabiało punkt F6, który broni E5, a ja chcę tutaj się do tego pionka dobrać. Aczkolwiek jeszcze jest król G7 i tu będzie obrona, więc pomyślę nad G5, ale też pomyślę nad F4. Zobaczymy, co on zrobi, bo technicznie rzecz biorąc jest pozycja wygrana. W ogóle fajnie, że wieża jest tutaj sparaliżowana. Jest pionek więcej u przeciwnika, ale ten pionek nie gra. Jeden pionek odzyskany. Powinno się wszystko tutaj ładnie zgodzić. Ale raczej chyba plan F4. Tak. Mówię to już po wymianie gońca na A6, ale zawsze mogę też podejść królem i zagrać F4. To też jest plan. Całkiem chyba niezły nawet, bo nawet jak tu, to król wysoko. No tak, to jest. Znaczy, to już mówiłem, to się też powtarzam. Pozycja jest wygrana. Bez wątpliwości żadnych, ale zawsze jest jakieś ale. Trzeba to jeszcze wygrać. Nie można sobie wpisać punktu w tabelce, tak w cudzysłowie mówiąc, ani w głowie, że już jesteś wygrany, tylko trzeba to dokończyć. Wiecie co? Jeszcze jeden ruch mi tutaj umknął, mianowicie wieża E6. No właśnie. Zbił.
Zbić muszę, wieża E6 jeszcze jest. Znaczy zawsze mam taki ruch. Zawsze mam taki ruch. Muszę szybko uruchomić gońca. Może tak zagrać. Zagram tak. Jeżeli on tu, to ja tu i tutaj. Ale będę miał tutaj jakiś przełom już. A no właśnie, to nie jest takie łatwe. Dokładnie tak. A tutaj nie mogę? Tutaj chyba będzie dobrze. Bo jak on mi zbije tutaj, to ja zbijam tam, a pionek A7 jest wzięty. Dobra, tak, a tutaj wisi. Dobra, to się zgadza. To się zgadza w ten sposób. Dobrze, że G5 zagrałem. Dobra decyzja. Wieża C6 nie może, bo są widełki. Ja mam teraz tutaj taki sprytny szach. Chyba mogę dać szacha. Tak też mogę zagrać. To jest ciekawe. Tak zagramy. No przecież. Wieżę trochę odrzucimy. Tu atakuje pionka. Jak zbije, to zbijamy. W ogóle super. Jak król zagra tutaj, to zbijam tu. Skoczek B6. Dobry ruch według mnie. No oczywiście jakiś tam szach może być. Wtedy nawet chyba tak. Chociaż nie, tutaj raczej zagramy. Może tam szachować. Królem sobie podejdę tędy. Ha, jeszcze jest taki ruch. A to wtedy ja zbiję tu. Będę groził tu. Jeśli on zbije. Jakoś mądrze skoczkiem trzeba odejść. Wieża tutaj zbije. On zbije tu. Ja tu, on weźmie pionka, gram tu i atakuje wieżę i tego pionka, więc technicznie rzecz biorąc to też powinna być wygrana. Choć już troszkę trudniejsza, ale no na to pójdę. Będzie to przynajmniej bezpieczna pozycja, tym bardziej on ma 2 minuty na zegarze. Powinno się to zgadzać. Dokładnie tak poszło. Jeszcze myślę nad tym ruchem, czy to coś daje. On po prostu zagra tak. A jeszcze inaczej. Mogę zbić tu, jak on nie może zbić, bo z szachem. Zbijam tu, on zbija tu i ja zbijam tu. Czy skoczek wyjdzie? No wyjdzie. Zbijam tak. Okej, okay. I automatycznie się robi tutaj prześwit. Prześwit? Co ja mówię? Tak, i zbijam tu. I pionek jest zakotwiczony. A, i goniec może na D4. No przecież, goniec D4. I bronię skoczka. Proste. A się zastanawiałem, czy skoczek może gdzieś uciec, a się okazuje, że skoczek nie musi nigdzie uciekać. No jak wieża do szacha, to oczywiście król w bezpieczne miejsce. I skoczek tam się może przerzucić w ten sposób. Goniec robi kapitalną robotę. H5 nastąpiło, ok. Skoczek A4, skoczek C5, jakieś tam przerzutki w tamtą stronę można stosować. No skoczek na F4, taki jest plan, żeby skoczka przerzucić na F4. Jest taki ruch, dobra. No szacha damy, zobaczymy w którą stronę pójdzie. No musi iść tu. Pójdzie tutaj, to F7 leci, ok. Myślę, że skoczek gdzieś musi się poruszyć. Skoczek na D3. Z zamiarem skoczek B4 i wzięcie kolejnego piona. Tutaj trzeba na przełomy uważać, ale tu się trzyma wszystko. Jeszcze jest coś takiego, że na przykład wieża D2 tutaj, jak król pójdzie tu, to wtedy zbijamy. Król zbija tutaj i idziemy pionkiem do pola przemian. Dlatego też ten skoczek właśnie może tędy sobie poszaleć. Widzę, że właśnie przeciwnik po tym ruchu zagra tak, będzie bronił. Ok, mogę zagrać król na G3, bliżej pionów. Jeszcze zobaczę, jak to rozwiąże technicznie. Może tak w ogóle?
Dlaczego by nie? To się powinno zgadzać. Jak to, to tu? Pewnie H4 też wygrywało. Dobra, ten ruch. Tak. Ten ruch widziałem. Król. Jeżeli wieża tutaj, to jest też skoczek F2. Bardzo dobrze tutaj asekurujący wszystko. Okej. No, skoczek F2. Ta wieża już stąd nie ma wyjścia. Taki ruch to tu. Bicie, bicie. Ja już widzę plan wygrania tej pozycji, bo jeżeli król F7, a jest taki mały cugcwang, to wtedy F5. Chodzi o to, że mogę zagrać tutaj gońcem za moment. I wieża jest w pułapce. To już z daleka widziałem, więc... Okej. Wszystko się zgadza. Idę sobie po tego pionka. Dajemy mata. No, powiem wam szczerze, ładna partia. Rewanż zaproponowałem, ale też szukam sobie innego zawodnika. Przeciwnik odrzucił rewanż. 2382. Słuchajcie, jest dobrze. Jeszcze raz szukam sobie przeciwnika od początku. No, powiem wam, do 2450 jeszcze daleko. Ale pamiętajmy, że ja trochę oszukuję swój umysł. Jeżeli dojdę do 2400, to serię będę chyba uważał za zakończoną. Ale to jeszcze trochę. To, moi drodzy, jeszcze trochę. Niepowiedziane, że zaraz będzie seria przegranych partii, ale myślę, że idzie całkiem fajnie. Mamy 2442. E4, no to cóż, może ta obrona nowoczesna, żeby tutaj przeciwnika trochę zamieszać. G3, G6, goniec G7, D4, w porządku. Jaki ruch wykona przeciwnik? C4, aha, czyli będziemy mieli obronę królewską indyjską. No idę na to, jeszcze się zastanowię, czy nie zagrać jakoś inaczej, zobaczymy jak przeciwnik się zachowa. Zagram C5, zagram C5, zagram inaczej troszeczkę, jeżeli przepchanie... No to będziemy grać chyba normalnie. No właśnie, tutaj wydaje mi się, że po prostu skoczek F6. Cudów nie wymyślę. Bić tam nie chciałem. Co innego, jak on by zbił, to wtedy można by. Tutaj zrobimy roszadę i posunięcie E6. Klasyczny wariant. A w takich królewsko-indyjskich schematach. Goniec G5 wydaje mi się, że może nie do końca najlepsze. Tutaj E6. Ja bardzo chętnie tego pionka oddam. Oczywiście po wybiciu wybijam gońcem. Jak bije hetman na D6, to idę sobie hetmanem na A5 z kapitalną inicjatywą. A jeżeli będzie bicie i bicie pionkiem i zbije... No, zobaczymy, czy zbije goniec. Jeżeli zbije goniec, to wieża E8. Jeżeli goniec zbija tutaj, to myślę, że hetman C7 też będzie kapitalna inicjatywa. Inicjatywa będzie przednia, moi drodzy. Tu jestem przekonany, jak przeciwnik zbił, jestem przekonany, że będzie starał się coś tutaj wymodelować. Zbił tutaj, dobra, no wieża E8 trzeba. Jeżeli bicie tutaj, to super, znaczy to bije wtedy hetmanem. Jest pionek mniej, ale mam kapitalny rozwój i już się pojawiają pewnego rodzaju taktyki w centrum. Dobra, zbił gońcem. No i teraz trzeba zagrać mądry ruch, bo jeżeli zagram tak, to dostanę B4. Też nie do końca mi się to podoba. A może hetman C8 jest ciekawe? Trzeba tu dokładnie zagrać, bo... Zagram tak, to czasami po B4 będzie skoczek groził. Z drugiej strony zagram tak, albo zagram tak, to też będą opcje później tu. Chodzi o to, żeby wziąć tego pionka. Hetman C7 wydaje mi się, że będzie ok. Chyba będzie ok. Aha, jeszcze jest hetman na D6. No dobrze, jeżeli hetman D6 zagra, to mam hetman C8 i grożę na przykład goniec F8 ze zdobyciem figury. Jeszcze skoczek jest w zanadrzu na C6, może na A6, zobaczymy. Raczej taki ruch jak hetman D6 nie jest dobry. Nie sądzę, że to zostanie zagrane. Dwa pionki mniej. A, wrócił goniec. Okej. Wrócił goniec. To okej, tego się chyba nie spodziewałem aż tak bardzo. No tutaj muszę hetmanem. Zaraz, zagram tu, to tu. Ale wtedy tam, tu. No nie, nie chcę tu wymienić. Aha, dobrze, potem będzie tam świtało. Hetman A5 musi być dobry.
Nawet jeżeli hetman zagra tutaj, to wymiana jest całkiem sensowna, bo zbijam tutaj i pionkę odzyskuję i dalej otwieram tutaj pozycję na króla. Chodzi o to, że on nie ma roszady, on jeszcze musi zrobić ruch gońcem, a ja mu na to nie pozwalam póki co, chyba że goniec D3. A to może zmieniać postać rzeczy. Choć z drugiej strony po goniec D3 taki ruch jest ciekawy. E5 nastąpiło, okej, okay, taki ruch chyba mogę zagrać. Jeżeli nastąpi B4, a raczej tak, tutaj, tu, tu, tu. Co to jest za pozycja? Potem tu. No dobra, idę na to. No. Nie mam wyjścia. Jeżeli tutaj, no to będę musiał po prostu zbić konkretnie. Może coś tu pokaczałem, ale chętnie chcę wziąć tego gońca przede wszystkim. Ale B4 jego jest obowiązkowe. Także on może uprościć pozycję wymieniając hetmany. Raczej musi to zrobić. Dobrze było do tego pionka się dobrać. Jest na to szansa. Dlatego, że jak nastąpi B4, ja zbiję tu, on mi zbije, ja zbiję, on wieżą zbije. Zagram skoczkiem. Będę atakował tu i tu. I potem zagram gońcem tu z myślą. No właśnie, muszę tak zbić. Z myślą wzięcia tego pionka. On tu rozszczepia sobie też pionki. To jest też ważny aspekt. Zbijam. Może odejście hetmana gdzieś teraz jest. Nawet może tu. Jednak nie zrobił tego. Dobra, zbijamy. No musi odbić skoczka, to już jest forcing. Co to jest za pozycja? No, chyba hetman C8 jednak trzeba było grać, tak patrzę teraz. No ale to już za późno, gramy dalej. Ważne jest, że on ma rozbite pionki, to jest ten atut. Jeżeli wezmę tego pionka, to będzie całkiem ok, bo tutaj będzie kolejny na celowniku. Jakby się udało na przykład te dwa pionki wziąć. Tak sądziłem, że taki ruch wykona mój przeciwnik. Bez wątpienia. No cóż, muszę wybić tego pionka, nie mam wyjścia. Tak raczej nie sądzę, że zagra, bo zbije po prostu tu, a potem tu. On musi gońcem zagrać. Jak zagra gońcem, dobra, tutaj, aha, tu jak zagram tak, to tu wybija. Mądrze zagrał, mądrze. Z drugiej strony, może teraz tak. Może tak w ogóle zagrać. Ale H3 nastąpi. Zagram tu, on zagra tu. Zagram tak. On zagra tu. Właśnie, to trzeba podważyć chyba tego pionka. Może w ogóle najpierw tak zagrać. Ciężka decyzja, powiem szczerze. Ten pionek E5 robi mi trochę szkód. No taki ruch byłby fajny. Dobra, zagram na razie tak. Nie, to zły ruch był. Zły ruch był, po prostu zagra H3, a czasami miałbym takie zagranie. No dobra, ale zagrałem już, trudno. On wie, że ja chcę zagrać G4. Dokładnie, dlatego zagrał tutaj. Okej, okay, z drugiej strony G5 może się przydać do tego, żeby F4 w przyszłości nie było, ale nie wiadomo, czy ta przyszłość jest tu potrzebna aż tak bardzo. Okej. Konkretnie jakbyśmy zagrali, zagrałbym tutaj, to on zagra tutaj. Ja zagram tu, on zagra tu, będzie mi tu atakował, to będzie nieprzyjemne. Potem tak, on zagra tak. No nie, to się nie kalkuluje niestety. Może tak w ogóle i tu się spróbować wbić. Też to nie wygląda dobrze niestety. Dobrze, najpierw wieża, bo jak on zagra tutaj, to po prostu mogę wziąć chyba pionka. Potem tu. G5 chyba. G5 patrzę, było niepotrzebne. Dobra, teraz tak, to on od razu tu. To ja wtedy chyba tak. Dobra, gramy tak. Gramy tak, bo taki ruch już nie działa, bo zbijam, więc on musi tu.
Właśnie, jeżeli on zagra tak, to może skoczkiem w ogóle zagrać, żeby tutaj zbić. Ale on zbije tym. Dwa pionki będą wolne. Nie będzie to bardzo przyjemne. Z drugiej strony właśnie to chyba gońcem jednak tutaj trzeba. Jeszcze myślę nad tym. Nie, tu nie mogę. Goniec C4. Bo jeżeli on wybije, ja wybijam. I tutaj będę atakował. To może mieć większy sens. Jeszcze wieża C6. Więc jakiś tam opór tutaj będę stawiał. Okej, poszło wybicie i wieżą tu na pewno zagra. Ha, wieża C6 też nie bardzo, bo skoczek wchodzi. Ciężkie czasy tutaj przyszły w tej partii. Tak zagrał w ogóle, to ciekawe. O, to ciekawy ruch taki. Tak, potem tutaj może. Chyba czeka mnie takie posunięcie, niestety. No tak, muszę tu uwolnić tego gońca. Bez tego będzie bardzo trudno. Więc tutaj tak trochę walczę o remis w tej pozycji. F6 muszę, no niestety muszę rozbijać. Na szczęście zdążę tutaj po prostu wybić, więc F6 jest teraz dobrym momentem. Dokładnie tak. Goniec zaczął grać. Ok, teraz już jakieś tutaj grożą czasami opcje. Skoczek D4 już jest mniej groźny, bo zawsze można rozważyć bicie. No dobrze, jest wieża C1, to jest zrozumiałe. Aha, mogę teraz wybić, bo on wieżą będzie musiał. Ale też nie do końca, bo będzie mi tu atakował. Właśnie pytanie, czy tak upraszczać, czy nie. Może tutaj skoczek i tutaj. To są właśnie te dylematy. Niestety. Aha, zaraz, momencik, momencik. Jeszcze tak mogę zagrać wieżą. Tylko pytanie, czy to jest ok. Skoczek zagra tu, tu i wymieni. Co to będzie za pozycja? No nie, no dobra będzie chyba. Znaczy chyba, no będzie dobra. Gram tak. Przy okazji jeszcze bronię D4. Takie zagranie nastąpi tutaj, tutaj. I wtedy zagram wieża C6 z obroną. I potem tutaj coś w tym stylu, mam nadzieję, jak mnie przepędzi. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak czuję, że tak muszę. No tak muszę. I tutaj wieża C6. Wieża C6 koniecznie. Chyba to jest dobry ruch. Właśnie zastanawiam się też jeszcze, czy tą wieżą grać tam, czy ją zostawić tu na linii, żeby król miał asekurację jakąś. Może w ogóle tak. Jest pionek mniej, no to jednak coś tam musiałem źle pograć. Właśnie w Królestwie Indyjskim jest tak, że musisz dokładnie czasami zagrać, żeby mieć dobrą pozycję, więc te tempo jedno. O, takiego ruchu się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. To tak można wziąć tego pionka bezkarnie. Jak widać można, jeszcze tak mogę zagrać, rzecz jasna. No to chyba muszę w ogóle grać tak w obronie. No jak wróci tutaj, no to nie wiem, wieża B7, wieża D7. Coś na związaniach będziemy bazować. No bronię pionka, no co ja mogę innego zrobić? Tutaj remis z pocałowaniem ręki wezmę. O, ładnie zagrał. No muszę to wybić. Gońcem zbiję chyba. Ten pionek jest szybki. A jeszcze mam tak i tak. Czy ja mam to? Czy ja mam przegraną? Niech mi ktoś powie. C6, tu, tu. Tu król idzie, tutaj. Tu jestem, no niby tam bronię, no ale muszę tak, tu. No ale moja wieża będzie zamrożona. Niestety to nie jest dobra pozycja do gry. No ale jeszcze oczywiście będę próbował coś tutaj ratować, czy to się uda. No właśnie. Ale jeszcze pułapki istnieją pod tytułem goniec D4, bo jeżeli weźmie tutaj, to zagram tak. Tak. Aha, muszę tu, potem tu. A, i to też jest przegrana. Co? To tak można? No nie wiem, zbiję. A może było trzeba tak zagrać od razu? Trzeba było tak zagrać od razu, Krzysztof. Chociaż może to nie mieć znaczenia. Bo tu i tu. Aha, on w ten sposób chce się bawić. Może tak teraz mimo wszystko.
Tutaj zagrać. On weźmie tego pionka. Ja tu im zawsze może wrócić. No dobra, bronimy pionka. Bardzo mi się nie podoba ta pozycja. Ale wzięcie tego pionka było ok. On ma 3 minuty. Ja zresztą ja też mam coś tam z hakiem. Ok. No dobra. Gram tak, żeby być blisko tutaj. Jeżeli weźmie tego, to ja gram tak. On to on wróci przecież. To za dużo nie zmienia. To chyba muszę tak zagrać. Na razie król D7 jest blisko. No goniec jakoś tam, co nie? Coś w tym stylu. Dokładnie. Czy tutaj? A to bez sensu, to mi wymieni gońca, weźmie tu pionka. A to teraz mogę chyba tak spróbować. Bronić cały czas tego. Jak weźmie mi tu. A, to wieżą jeszcze może. Zapomniałem, że wieża może zbić. A, zapomniałem nawet, że podstawiam. No dobra. Podstawiłem. Szkoda, bo bardzo partia mi się podobała. No, spróbuję rewanż zrobić. Dobrze mi się grało, powiem wam szczerze. Dobrze mi się tą pozycję grało. No i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. No, szukamy jeszcze jednego przeciwnika. Szkoda. Szkoda, bo. Aj, widzicie, zawsze to tak jest. No, szewc bez butów chodzi. Gram swój ulubiony debiut, czuję się w nim dobrze i w nim przegrywam. Taktyka. Taktyka tutaj bardzo mocno zadziałała, niestety. Na moją niekorzyść. No, widocznie jeszcze jestem za słaby, żeby dobrze liczyć do końca. Tak, nie chcę rewanżu, gość. No nie, to nie, no trudno. No, spróbuję jeszcze poszukać jednego przeciwnika. Przedział rankingowego 2350, 2770, przepraszam, 2775. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze chwilkę poczekam. A, tutaj podstawka, no tak, no. Ale to już tak zwykle bywa w przegranych pozycjach. Pionek tutaj C7 zrobił robotę. Zdecydowanie. Ale jakbym miał powtórzyć te partie, to bym dokładnie powtórzył do pewnego momentu tak samo, oddając tego pionka na D6. Bez żadnych tutaj wątpliwości. No dobrze. Spokojnie sobie czekamy jeszcze na kolejnego przeciwnika. Mam ochotę tutaj zrobić niezłą partię, zagrać niezłą partię, o ile się ktoś pojawi. Bardzo proszę, szybko przeciwnika. O, jest! I no to lecimy. 2360. Ok, sprawdźmy, ile partii rozegrał przeciwnik. 47. Ok, 47 partii. Nieco mało, no ale. Ok, czyli obrona królewsko-indyjska teraz odwrotnym kolorem. No dobra, na razie sobie gramy. Teoria, nic tu się wielkiego póki co nie dzieje. Goniec E3, jeden z wariantów. Można wybić, można skoczkiem zagrać. Tak też przeciwnik czyni. Goniec G5. Goniec H4, sobie gramy w szach. Ale szybko on to robi. Czy to jest takie dobre? Czy to jest w ogóle. Czy to jest wariant? Czy tak się gra w ogóle? Powiem szczerze, trochę zgłupiało. Nie, no H4 wydaje mi się sensownym ruchem. Nie robimy tutaj roszady jeszcze. Cierpliwie sobie czekam. Dobra. Taki ruch mi się bardzo podoba. Tylko, że. No właśnie. Bo on mi zagra tak zaraz. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. Gram bardzo intuicyjnie, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Czemu on tak szybko gra? Znaczy, dlaczego? Nie czemu. No, bronię tutaj B3. Szybko tutaj gra, jak mi tutaj, kurczę, blade. Mogę też zbić tutaj, to jest dobre, bo ten goniec jest silny. Tylko pytanie, czy.
No właśnie, chyba się pokuszę o bicie. Pokuszę się o bicie, bo ten goniec może się zawsze otworzyć poprzez F5. Zbicie tego gońca powinno być dobre. Teraz chyba ustawię sobie hetmana na D2. Tak po prostu. Z planem długiej roszady. Niekoniecznie tak to będzie, bo już widzę, że B5 jest szykowane, więc ta długa roszada niekoniecznie też jest w planach. Powiem wam, że nieźle przeciwnik tutaj sobie pogrywa. Wieża C1. Jeżeli zagra tak, to po prostu to zbije. H6. Okej. No czekam, aż wybije, bo wtedy miał F4 w przyszłości. Z drugiej jednak strony. Dobra, skoczek tutaj. Jeżeli zbije, to tym. Otworzę sobie wieżę wtedy. Ewentualnie tutaj. Co? Co tak szybko grasz, przeciwniku, mój drogi? No tak. Przerzucę się i trzymam pole F5. Pozycja białych według mnie jest dobra. Bardzo dobra. Tak będzie szarpał. Jak zagram mu tu, to on mi wleci tu. No dobra, niech wlatuje. Lepiej, żeby kontry nie łapał pionkami. Dobra. Co dalej? Bądź mądry, pisz wiersze. Jeżeli tak, to tu. Puszczę trochę pole E5 na zawsze. Tutaj, tutaj, tutaj. No dobra, spróbujemy, bo może tu otworzę pozycję dzięki temu. Zbił. Ok, szacha nie mam. To jest ciekawe. Tylko pytanie, czy wchodzi. Strategicznie trochę gorzej by wtedy to wyglądało. Może w ogóle roszadę zrobić. Zrobię roszadę. Jak bicie, to tutaj oczywiście. Tutaj atak raczej nie będzie groźny. Dokładnie. Przeciwnik ucieka, ale to chyba teraz mogę tu. Ale szybko gra. Albo jeszcze inaczej. Może zagrać końcem nawet tak. Tu trzymać pole E8. Zostawię pułapkę. Zagram tu, bo grożę teraz z biciem i z szachem, z wzięciem figury. Dobra, pułapka się nie udała. Tutaj zagramy. Taki ruch gońca mi nie ograniczy nigdy, bo zawsze będę mógł zbić. Dokładnie. Aha, tu mnie atakuje. Będę musiał chyba wybić. No to jest chyba dobry moment, żeby to zrobić. Chociaż jeszcze taki ruch jest bardzo ciekawy. Bicie i wtedy wieżą. Albo nawet gońcem. O właśnie, gramy F5. F4, sorry. F4. On musi wybić, bo jeżeli on nie wybije. Taki ruch jeszcze ma. Tu grozi. Co? Aha, w ogóle się nie bał tego zrobić. No przecież. Ale tak. No dobra, pionek mniej. Uciekam gońcem, żeby jeszcze go zachować. Bo to są teraz groźby takie na przykład. No to podstawił, co nie? Tylko, że on to chyba świadomie robi, coś czuje. Zagram tak, wezmę jakość na F8. Tylko czuję, że on to robi specjalnie. No ale ja chyba muszę w to wejść. Na razie zagram tak. To będzie on świetnego skoczka po prostu jednego, potem może drugiego. No ale wezmę tę jakość. Co ja mogę, powiedzcie, w tej pozycji? Może o, wieża C3 będzie dobrym ruchem na pewno. Tutaj spróbuję zagrać. Spróbuję zagrać tak. On zagra wieżą bez dwóch zdań. Tutaj zagra po prostu G3. I ta wieża trzyma. Tak.
Jeszcze jest taka przesłona nieprzyjemna. Aha, bąka jest zbić zawsze tym. Dobra. Spróbujemy. Grzecha 7 chyba. Dokładnie. Wieża F4. Troszeczkę więcej pól spróbuję złapać. Przy okazji to przytrzymam. No dobra, gość gra dosyć szybko. Zagram tak, nie zagram tak. Zagram tak, jeżeli tu, to chyba tak i wchodzę. Cztery minuty, on strasznie szybko gra, ma 8 minut, a ja tutaj kombinuję. Może w ogóle tak zagrać. Zagram tak, żeby nie było szacha ewentualne, jakieś tam widełki. No tak, ale skubany, ale poczekajcie. Tutaj. Wygląda to mega dobrze. Jeżeli tu i tu, tam, a to też nic nie daje. Dobra, raz kozie śmierć. Chyba to zbije. To jest chyba dobry moment. Niech się dzieje. Goniec tutaj wchodzi za chwilę. Tak, wchodzę gońcem. Może coś przeoczyłem, ale. No ten ruch jeszcze widziałem. Tylko ja chyba mogę tak zagrać w ogóle. A skoczek tu wejdzie. Dobra, no w każdym razie. Krzysztof, przekombinowałeś. No chyba mogę tak jeszcze. Ucieknie gdzieś Hetman. Gdzie on ucieknie? No dobra. Tak. Broniąc gońca, Hetman. A, no, mówiłem, że coś przekombinuję. Mówiłem. Taktyka. Znowu taktyka. No to mam za swoje, moi drodzy. Szkoda. Muszę poddać, bo tracę po prostu wieżę. Trudno. Znowu w swoim koronnym debiucie, więc na 2400 trzeba będzie jeszcze poczekać. Zobaczę szybko analizę, czy mi tutaj pokaże silnik, ale nie pokazuje. Nie pokazuje mi tutaj ruchów silnika. Zobaczę tylko, jaką miałem przewagę, bo takowa na pewno była. No jak minus 11? Dajmy mu pomyśleć. Tu już jest przewaga 1-3. No tak, 1,50. Cały czas to była dobra pozycja. W ogóle w tej sytuacji może warto było zbić po prostu. Dobra, ale nie poszło. O teraz może warto było zbić. Tak. I byłby większy komfort gry zdecydowanie, bo tutaj wchodzi goniec. On musiałby tym wybić. No tak. Raczej tak. Raczej tak. Nie wiem, czy ten ruch byłby. Okej. Okay. I co? 1,48. Na pewno było dobrze. No i co? Tak? 1,30. No to oddanie jakości może. A strasznie szybko gość grał w ogóle. Bardzo szybko. Znaczy, według mnie uczciwie grał. Po prostu grał. Szybko to już się powtórzę. Wieża F4. A przewaga już jest plus 1. No to jest jakość więcej, tylko technika. No i tutaj nie wiem, co grać w tej sytuacji. Nie pokazuje mi też ruchów, bo na tym koncie nie mam po prostu premium i nie widać. To bicie było złe, jak widać. Już wyrównało pozycję. A to przegrywa. No trudno. Mówi się trudno. Dzięki. Mimo wszystko jest dobry wynik 2367. I będziemy walczyć dalej. Do zobaczenia.